Moje spotkania ze świętym Janem Pawłem II. Pierwsze, znaczy uczestniczyłem w kilku pielgrzymkach papieża do Polski, ale takie spotkanie, które dla mnie było bardzo owocne, to w 1991 roku w Płocku, kiedy jako neopresbiter udzielałem nam mszy papieskiej Komunii Świętej. I byłem dość blisko świętego Jana Pawła II i jego słowa wywarły wielkie wrażenie, a jednocześnie to stało się taką zachętą do pracy, do posługi. Zaczynamy dopiero życie kapłańskie i osoba świętego Jana Pawła II była dla mnie taką większą motywacją. Nawet pierwszą piosenkę, którą nauczyłem z Holkę, którą prowadziłem w parafii, to była Abba Ojcze, piosenka napisana na Światowe Dni Młodzieży. Bardziej takie osobiste spotkanie w 1996 roku w Castel Gandolfo, kiedy razem ze świętym Janem Pawłem II odprawialiśmy msze święto. Potem było krótkie spotkanie z grupami pielgrzymkowymi. Jedno, dwa słowa, uścisk dłoni, spojrzenie pełne miłości też wywarło wielkie wrażenie. Dlatego też czuję taką głęboką wdzięczność wobec osoby świętego Jana Pawła II, a też jego nauczanie zawsze niosło ze sobą głęboki przekaz. I cieszę się, że teraz w Pułtusku mogę być proboszczem parafii, która nosi jego imię. Zapraszamy do udziału w Marszu Pułtuskim, którym będziemy dziękować za osobę i posługę papieża.